Skazany ojciec ucieka z przybraną córką. Mężczyzna, który w kartotekach widnieje jako przestępca seksualny i na takiego wygląda, zostaje aresztowany po tym, jak uciekł z 14-latką. Ich związek rozpoczął się na początku lipca 2013 roku. Planował, że zabierze córkę do Nowego Jorku i poczeka, aż ta będzie pełnoletnia i poślubi ją. Jednak zamiast wylądować w Nowym Jorku, para pojechała stopem do Missouri. Znaleźli otwartego vana i spędzili w nim noc, uprawiając seks. Świadkowie stwierdzili, że para wygląda dziwnie i zadzwonili po policję. Podejrzany próbował zbiec, ale policja nie pozwoliła mu na to. Mężczyzna był zarejestrowany jako przestępca seksualny. Dzięki, mamo, za wprowadzenie go do życia córki.